Poszedłem na reżyserię filmową, bo chciałem być sławny. Mieć piękne kobiety, wspaniałe samochody i dużo pieniędzy. Kilkanaście lat temu obroniłem dyplom szkoły filmowej z wyróżnieniem, za co dostałem od władz mieszkanie w nagrodę i w ten sposób tkwię już łącznie prawie 20 lat w Łodzi, akurat w tym jednym, jedynym mieście na świecie, którego bezgranicznie nienawidzę. Dwadzieścia lat, a czuję się, jakbym tu był na delegacji. 20 lat stoczył mi ten łódzki rak. Jak na wygnaniu. Zacząłem nawet ostatnio pisać taką piosenkę. Na wygnaniu w mieście Łodzi, gdzie nawet bieganie psom szkodzi. Codziennie na nowo ożywam nadzieją, że już dzisiaj, nareszcie, przydarzy mi się to, co przydarzyło się Mistrzowi i Małgorzacie. Że oto wyjdę z domu i spotkam moją nieznaną ukochaną. I że miłość napadnie na nas tak, jak napada wyrastający z zaułku morderca i porazi nas od razu. Trzynaście lat temu w mieszkaniu pode mną zamieszkał jakiś kretyn, zatrudniony gdzieś podobno jako aktor, który codziennie od przyjścia z roboty przez resztę dnia i część nocy wierci dziury w ścianach i suficie. Dzisiaj przychodzą do mnie koledzy z wiertłami udarowymi. Będziemy razem borować dziury. Codziennie wychodzę z domu, żeby spotkać swoją Małgorzatę. I wierzę, że spotkam ją. I będziemy rozmawiać ze sobą, tak jakbyśmy się rozstali dopiero wczoraj. Jakbyśmy się znali od wielu lat. I że ona mi powie, że musieliśmy się kochać od dawna, jeszcze się nie znając. I że ona wyszła tego dnia z bukietem żółtych kwiatów właśnie po to, bym ją wreszcie odnalazł. Pragnę kochać. Chcę być komuś potrzebny, dla kogoś użyteczny. Chciałbym być potrzebny, się na coś przydać kochanej kobiecie. Jeśli dalej nie będzie do kogo zadzwonić, na spotkanie z kim czekać, nie wiem, jak wytrzymam, przeżyję. Czterdzieści lat z moich 40 lat zmarnował mi komunizm. Nerwica, umysłu zniewolenie, rozpad osobowości, skundlenie. Dzieła zniszczenia dokończyła demokracja. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! A rano znów wychodzę z domu na spotkanie mej nieznanej ukochanej. Jeszcze nie znam twarzy tej, na którą czekam, chociaż już ją kocham. Podobno nie sposób wyraźnie ujrzeć w myślach twarz ukochanej osoby. Pewnie dlatego nie wiem, jaka ona będzie. Umarłem oczywiście w listopadzie, w tym straszliwym miesiącu, który powalał każdy mój związek. Pozbawiał mnie kolejnych miłości. A teraz odebrał mi ostatnią na nią szansę.